To pytanie wyda się błahe, ale bardzo mnie to interesuje. Dlaczego pan w ogóle zdecydował się na aktorstwo, na zdawanie do szkoły teatralnej? Pamięta pan jeszcze? Wiesz, to jest tak, że przez wiele lat sobie odpowiadałem na to pytanie. Również odpowiadałem na to pytanie w wywiadach. No i tam pojawiały się takie teksty, że wiesz, moja dziewczyna chodziła, no ja ówczesna, uczęszczała kółko teatralne, no i ja tam za nią się pojawiłem i stanąłem na tej scenie amatorskiej i się poczułem dobrze na tej scenie. Oczywiście to wszystko jest prawdą, natomiast to jest jakaś głębsza psychologiczna sprawa, mianowicie ja chyba jakoś tak panicznie uciekałem od świata, który mnie wtedy otaczał, tak? I zdecydowanie na tej scenie poczułem się akceptowany, bo sam siebie nie akceptowałem z różnych przyczyn. Myślę, że ta moja ucieczka w teatr na początku, czyli w jakby iluzoryczny świat, nie, nieprawdziwy świat, no bo teatr jest pewną kreacją rzeczywistości, jakimś wymysłem. No to chyba to był taki wewnętrzny powód. Ale zanim się udało dostać do szkoły teatralnej, to jeszcze były studia o resocjalizacji. Ja poszedłem z kolegami i właściwie to był najbardziej rozrywkowy wydział. Resocjalizacja, psychologia społeczna, to byli przedziwni ludzie, fantastyczni, kolorowi. No to był taki punkowski wydział, jak ja go nazywałem i postrzegałem. To nie byli sztywni prawnicy, czy prawda, z zadartym nosem dziennikarze, nic nie ujmując. To był taki kogiel mogiel i mnie to pociągnęło, że poza tym kumple szli tam na studia, miałem też starszych kolegów, którzy tam studiowali, to w razie niepowodzeń późniejszych dawało pewne możliwości pracy czy w policji, czy pan nie skorzystał? Nie skorzystałem. A coś, tak. Co mógłby pan powiedzieć, że z tych studiów na życie? Nie, no to jest oczywiście nieoceniona sytuacja, że ja dostałem się na studia aktorskie po 4 latach studiów uniwersyteckich, które, no co by nie powiedzieć, no, poszerzają niebywale umysł młodego człowieka, który się spotyka z filozofią, psychologią, prawem, jako przedmiotami, z logiką, metodologią, czego nie ma w szkole teatralnej. Ja dostałem się do szkoły teatralnej jako 22-letni chłopak już, który studiował parę lat i już te pierwsze szaleństwa studiów miałem za sobą, więc moje studiowanie w krakowskiej szkole teatralnej było zupełnie inne, prawda? Ja nie szalałem przez pierwsze 2 lata z radości, że jestem w elitarnej uczelni, tylko po prostu pracowałem nad tym, co trzeba było tam zrobić. Rozmawiałem z profesorami, z ludźmi, którzy byli dla mnie autorytetami i się z nimi czy spierałem, czy słuchałem, czy no po prostu człowiek chyba wykuwał jakiś swój taki artystyczny, powiedziałbym, charakter.